Wakaty w Radomskiej Straży Miejskiej spowodowane są odejściem z pracy 4 strażników. W zeszłym roku 4 osoby odeszły ze Straży Miejskiej, dlatego też w tym roku planowaliśmy, żeby 2 etaty tak jakby uzupełnić te wakaty brakujące. Chcemy uskutecznić naszą pracę, chcemy, żeby czas interwencji zmalał do tego minimalnego i żeby na mieście było więcej patroli pieszych. Straż Miejska w Radomiu dostanie 45 tysięcy złotych z budżetu miasta. Rafał Czajkowski, sekretarz miasta, któremu podlega Straż Miejska, uważa, że przy obecnej sytuacji finansowej gminy nie ma potrzeby tworzenia nowych etatów. Powinniśmy skupić się na jak najlepszej realizacji zadań. Powinniśmy poprawiać to, co jest do poprawy i realizować to, z czego Straż Miejska jest przez mieszkańców dobrze widziana. Straż Miejska w Radomiu pracuje 24 godziny na dobę w systemie zmianowym. Realizuje na co dzień kilkanaście programów, m.in. Blockers, Czysty Radom, Ekopatrol czy SMS interwencyjny. Współpracuje z monitoringiem miejskim. Aktualnie w Radomiu jest 71 strażników miejskich.